Cześć, w ogóle witam, dzień dobry. Tysiące lat rozwoju ludzkości, ewolucji, opanowywanie nowej materii, opanowanie obróbki kamienia, prostych narzędzi, później epoka brązu, epoka żelaza, po ewolucję, rewolucję przemysłową. Wszystko to nabierało nowego znaczenia, nowej jakości, nowej trwałości. Aż do momentu, kiedy ludzkość dotarła do takiego zakrętu, może punktu zwrotnego, gdzie wynaleźliśmy gównolit i z gównolitu robimy wszystko. Czyli czasy, w których żyjemy, zapiszą się na kartach historii na pewno byle jakością, gównolitem. Tutaj na przykładzie filtra paliwa chciałem Wam właśnie to powiedzieć. Filtr paliwa wymieniłem. Prosta czynność. I po włączeniu pompy, żeby odpowietrzyć układ, fontanna, więc wyciągam to jeszcze raz, sprawdzam. Nie, wszystko w porządku, dokręcam jeszcze raz. Smaruję wszystko olejem, zakładam, no nie cieknie, więc szukam starej uszczelki z kosza, zakładam. No i mamy sucho, wszystko wróciło do normy. Jak byłem mały, to marzyłem właśnie o tym, żeby zostać policjantem, strażakiem. Księdzem nie chciałem nigdy zostać, a później mnie coś naszło, że zostałem mechanikiem, a z perspektywy czasu to tak sobie teraz myślę, że dzisiaj to jakbym miał wybór, to bym chciał zostać takim, słuchajcie, takim ekspertem na przykład, nie? Takim ekspertem z telewizji i bym mógł tam jakieś tam wygłaszać swoje tezy, że na przykład amerykańscy naukowcy udowodnili, że jakby wodę z całej planety zebrać i wcisnąć ją do rurki o średnicy 1 mm, to by była duga, że ja pierdolę. I w takich czasach żyjemy, takie nam się właśnie bajki podaje, a świat się kręci dalej. Wszystkiego dobrego, w sobotę życzę, cześć.